Cześć, mam na imię Stefania. Ja i mój zespół jesteśmy odpowiedzialni za słodkości, które znajdujecie w Waszych posiłkach. Od 3 lat dzielę się z Wami swoimi ulubionymi przepisami. 2 lata temu robiliśmy brownie kokosowe ze słonym karmelem. Rok temu sernik mandarynkowy z kurdem. A dziś pokażę Wam przepis na ciasto, które możecie znaleźć u nas w ofercie. A jeśli obejrzycie ten filmik do końca, to również możecie go przygotować w domu. Do przygotowania sernika będą nam potrzebne takie produkty. Ciasteczka, masło, orzech ziemny, śmietana, miód, mascarpone, twaróg, czekolada biała, żelatyna, sok z cytryny i oczywiście cynamon. Całą gramaturę na ten przepis znajdziecie w opisie filmu. Zaczynamy od spodu. Będą nam potrzebne ciasteczka. Ja mam ciasteczka maślane bez cukru z morelą. Jeśli bierzecie herbatniki, to proszę dodajcie więcej masła, żeby ten spód Wam się nie rozpadał. Do ciastek dolewamy rozpuszczone masło. I cynamon. Oczywiście możecie zamienić cynamon, dodać imbir, kardamon, przyprawy do piernika, kto co lubi. Ja wolę cynamon. I teraz mieszamy, aż składniki się połączą. Tutaj mam przygotowaną foremkę z papierem do pieczenia. Teraz przesypujemy nasze herbatniki i rozprowadzamy po całości foremki. Tak ugnieciony spód stawiamy do lodówki, aż masło nam ściągnie. A teraz bierzemy się za masę serową. Zaczynamy od żelatyny. Żelatynę musimy zamoczyć w niewielkiej ilości zimnej wody i zostawić na około 10 minut do napęcznienia. Ja już mam napęczniałą, więc lecimy dalej. Śmietanę musimy rozdzielić na 2 porcje. Jedną śmietanę będziemy ubijać, a drugą podgrzejemy i zalejemy nią czekoladę. Nasza śmietanka jest już ubita, przekładamy ją do miski i w tym czasie możemy już rozpuścić żelatynę. Ja już sobie żelatynę rozpuściłam. Pamiętajcie, żeby żelatynę nie zagotować, bo straci ona swoje właściwości żelujące. Do misy miksera możemy teraz wsypać twaróg. Mascarpone. I delikatnie ubijamy. Dobra. Wszystko ładnie się przemieszało. Musimy wymieszać tak, żeby nie było żadnych grudek. I do tego możemy dodać nasz miód. Czekolada już jest rozpuszczona, żelatynę też mamy w czekoladzie, więc możemy połączyć ją z masą serową. Jak masa jest już delikatnie połączona, w tym momencie możemy dodać sok cytrynowy. Masa nam się ładnie z czekoladą połączyła. Teraz do misy miksera możemy delikatnie wmieszać naszą ubitą śmietankę. Do masy jeszcze polecam dodać szczyptę wanilii. Będzie miała ona niesamowity aromat. Sernik wstawiamy do lodówki na parę godzin, a najlepiej na całą noc. Prezentuje się nasz serniczek miodowy z białą czekoladą. Uwierzcie mi, że jak zrobicie go na święta, to cała rodzina będzie zachwycona. A teraz życzę wszystkim smacznego i wesołych świąt!